Kolejna premiera w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Miasto we krwi będzie to widowisko według kronik królewskich Williama Szekspira. Współczesna historia walki o władzę, opowieść o zderzeniu ludzkich namiętności. Premiera zaplanowana jest na 17 maja na scenie w ruinach Teatru Wiktoria. To miejsce jest szczególne, bo to oczywiście z jednej strony miejsce, które ma swoją magię, ale jednocześnie też pewną tradycję teatralną. I to jest jakby bardzo istotne, bo przecież nie można zapomnieć, że zanim wojska radzieckie spaliły ten teatr, no to było miejsce i to była główna scena Gliwic przez cały okres przedwojenny, czy nawet od czasu od XIX wieku. Więc jakby mieści się tutaj bardzo wiele tradycji, duchów, wspomnień. Spektakl reżyseruje znany gliwickiej publiczności, przede wszystkim z prezentacji na gliwickich spotkaniach teatralnych, Jacek Głąb, który uważa, że nie ma drugiego tak wyjątkowego miejsca jak gliwickie ruiny. Uważamy, że jest najlepsze na świecie. Znaczy nie ma lepszych ruin, nie ma lepszej przestrzeni zdegradowanej niż ruiny Teatru Wiktoria i jest to dla państwa, dla Gliwic powód do dumy ewidentny. Znaczy to bardzo ważne jest, że Teatr Miejski w Gliwicach jakby próbuje tą historię ruin przedłużać i że ten spektakl tu powstaje. Autorem scenariusza jest Robert Urbański. Muzykę przygotowuje zespół Kormorany. Na scenie zobaczymy cały zespół gliwickiego teatru oraz gości. Jest to walka o władzę. Bardzo, bardzo aktualny w każdym czasie temat. Zarówno Szekspira sprzed X lat, jak i teraz, jak i za 20 lat pewnie będzie to też aktualne. Miasto we krwi grane będzie na scenie w ruinach Teatru Wiktoria 17, 18 i 31 maja oraz 1, 2, 22, 23, 29 i 30 czerwca.